No cześć, witam Was w piątym zadaniu i cóż, wy robicie sami, a za chwilę sprawdzajcie sobie to, co zrobiliśmy tutaj w tym filmie. To lecimy. Na treningu odmierzano za pomocą aplikacji komputerowej 15 minutowe cykle ćwiczeń, które nastąpowały bezpośrednio jeden po drugim. Ola zaczęła ćwiczyć, gdy pierwszy cykl trwał już 2 minuty, a skończyła, gdy do końca trzeciego cyklu zostało jeszcze 7 minut. Ile łącznie minut Ola ćwiczyła na zajęciach? No to już obliczamy sobie. Zobaczcie, cykle trwały po 15 minut, ok? Czyli możemy sobie to tak napisać, nawet taką oś możemy sobie narysować, chociaż nie ma takiej potrzeby, ale powiedzmy, i każda tutaj ma 15 minut, tak? Ile tych cykli musimy narysować? No, Ola zaczęła ćwiczyć podczas pierwszego cyklu, a skończyła, gdy do końca trzeciego zostało 7 minut. Czyli tak naprawdę trzy cykle nam potrzebne. No to mamy tu drugi cykl i trzeci, każdy po 15 minut. Dobra? Tu będzie pierwszy, drugi i trzeci. Widzicie? Trzeba sobie wszystko ładnie narysować i rozpisać, wtedy jest dużo łatwiej. No i tak, Ola zaczęła ćwiczyć, gdy pierwszy cykl trwał już 2 minuty. Czyli tutaj 2 minuty już nam poleciały, może napiszę sobie z dołu, a zostało 13. I od zaczynamy. Później drugi cykl przeszła cały, ok? Więc możemy sobie pod spodem napisać normalnie 15. Może ja tu oddzielę taką dużą krechą, żeby było wiadomo. I gdy do końca trzeciego cyklu zostało jeszcze 7 minut, tak, to wtedy skończyła. Czyli tutaj sobie dzielimy, i tu zostaje 7, więc ona zrobiła 8 minut. I tu może też tą naszą linię tak powiększymy, żeby wszystko było jasne. No i ile minut ćwiczyła? No zobaczcie, jak prosto nam teraz to obliczyć, jak sobie to odpowiednio narysowaliśmy, prawda? Mamy 13 plus 15 to 28 i plus 8 36, czyli razem mamy tutaj 36 minut. Która odpowiedź jest prawidłowa? A, czyli Ola ćwiczyła 36 minut. Z mojej strony mogę wam tylko powiedzieć, że ja zazwyczaj, gdy rozwiązuję zadania, to lubię sobie właśnie wszystko rozpisać, rozrysować, bo wtedy wszystko do głowy jakoś lepiej wpada i łatwiej jest się rozeznać w tym zadaniu, więc Wam też to polecam. Rysujcie jak najwięcej, rozpisujcie sobie to fajnie i każde zadanie można jakoś fajnie wykonać. Także mam nadzieję, że się czegoś nauczyliście i do zobaczenia w następnym zadaniu.